Musiałbym zacząć od początku, od historii. Przed laty było w ten sposób, że sportowcy niepełnosprawni, którzy zdobywali medale i zajmowali tam zakładam, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce, otrzymywali nagrody niższe niż w sporcie wyczynowym było. I to się rzecz sprowadzała tak około połowy. Jeżeli sportowiec pełnosprawny zakładał 8 tysięcy, to za złoty medal, to nasi dostawali 4. No i nasi zawodnicy zaczęli protestować. Wystosowali pismo do Ministerstwa Sportu, do Sejmu, do Komisji Sejmowej, Komisji Kultury Fizycznej. Stosowali pismo różnego rodzaju, naciski spowodowali. I już teraz nie umiem powiedzieć, w których latach, ale została zrewidowana ta ustawa i wprowadzili przepis taki sam jak w sporcie wyczynowym, czyli nagrody tej samej wysokości i od pierwszego do ósmego miejsca. I w związku z tym zaczął się problem. Dlaczego? Dlatego, że w niektórych konkurencjach u niepełnosprawnych nie było kompletu, a przepis mówi, że musi być 12 osób w konkurencji i zdaje się, z tego co pamiętam, to chyba minimum z czterech państw. I tu był problem, bo były grupy startowe takie, gdzie było 8 zawodników, 6, 5 nawet nieraz. I w związku z tym powstał problem taki, że no jak, nie ma zastosowania przepis, bo przepis mówi 12 osób, minimum z tych państw i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym no, nie było podstawy, żeby to wypłacić, prawda? No i teraz zawodnicy, ci sami, większość tych samych, co przedtem protestowała, żeby był przepis taki jak u pełnosprawnych, to teraz zaczęli protestować, że są krzywdzeni. Żeby nie wyglądało na to, że ja jestem po przeciwnej stronie niż zawodnicy nasi. Absolutnie nie, bo ja popieram zawodników, bo ciężko pracują i nagrody powinni dostawać, ale powinni być konsekwentni. I teraz rozpętała się burza. Teraz jak byliśmy na zgrupowaniu Wiśle, kadry całej, to oni wystosowali, wiem, jakiś list. Nie znam treści listu, ale wystosowali ten list do ministerstwa, chyba do Sejmu i tam jeszcze do wszystkich świętych, którzy są. Ale oni się czują pokrzywdzeni. Ale teraz proszę popatrzeć na jedną rzecz. Wszyscy, którzy są w kadrze, otrzymują od Orlenu po 1000 zł stypendium. To jest jedna rzecz. Po tych sukcesach, jakie osiągnęli na Mistrzostwach Europy w Berlinie, w lekkiej atletyce, gdzie byliśmy najlepszą drużyną, premier w ramach takiego zupełnie oddzielnego przepisu wyasygnował 500 000 zł dla sportowców lekkoatletów, którzy tam w Berlinie osiągnęli te wyniki. I według klucza to podzielili w ten sposób, że nie ma to, że pierwsze miejsce więcej, drugie miejsce mniej, trzecie miejsce jeszcze mniej. Ustalili, że wszyscy dostaną równo. Czyli tam 9 tysięcy z groszem z podatkiem, a te 7 tysięcy chyba 300 coś jest bez podatku. Czyli oni dostali po 7 tysięcy złotych. Nie wiem, każdy chyba z nas by chciał mieć 7 tysięcy złotych na koniec roku dostać. Ja rozumiem, że jakby dostawali nagrody według klucza tego, który był przedtem, to była tylko kwota znacznie wyższa, no ale przepis nie może mieć zastosowania, bo nie spełniane są warunki, prawda? W związku z tym dziwię się zawodnikom i mówię, jestem po stronie zawodników, ale dziwię się zawodnikom, że kopią. Bo to trzeba inaczej. To trzeba usiąść i negocjować. I najprawdopodobniej wróci to do starego przepisu. Bo przecież nie może dostawać niepełnosprawny zawodnik za to, że wygrał, zakładam, mówiąc na okrągło, różnie to może być 4 czy 5 zawodnikami, prawda? A sportowiec pełnosprawny walczył z grupą 20 i ma taką samą nagrodę. Ja rozumiem, że jest reprezentantem Polski, że hymn i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam, że takie stawianie sprawy jest, żeby to nie zabrzmiało źle, dla ludzi, którzy stosują się do przepisu. Tym bardziej, że proszę popatrzeć, teraz było takie spotkanie, gdzie wręczali złote kolce. Naszych dwóch zawodników niepełnosprawnych, znaczy nie mówię o Polsce, dostało wyróżnienie w postaci złotych kolców. Czyli zaczynają być traktowani na równi z pełnosprawnymi sportowcami. Może własny przykład nie jest najlepszym, ale ja pamiętam lata, kiedy za rekord świata, na Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach otrzymałem ten dyplom i uścisk ręki pana prezesa. Oczywiście czasy się zmieniają, wszystko ja rozumiem, ale uważam, że
walka i kopanie się, to nie powinno mieć miejsca. Dziękuję.